Siazau. Kurna, przywitam się dzisiaj. To był Krzysztof, ja jestem Riot Gplay i witam serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Podwórko Kolonisty. To już się nie witaj. Witam. Już się nie widać, czytaj się już. Idę do domu, dobra. Dobra, nara. Ze mną są widzowie na czacie. Krzywy się obraził, poszedł sobie. Nie no, Krzychar się wkurzył tutaj majster jeden, bo ogólnie, słuchajcie, o, akty się... Stasiu. No i jeszcze pan Bolek gdzieś tutaj łazi. Nagrywa, nagrywa, ale tu mi donata wysyła. Pod F4. Dziękuję za najta. No więc słuchajcie, co ten boost robisz, pewnie Turce wiecie, ale udało się. Dostaliśmy dofinansowanie, dostaliśmy bardzo fajną kasę, bo aż 40 tysięcy na instalację fotowoltaiczną naszej gospodarstwie. No i proszę bardzo, tak tu się tutaj na razie to wszystko prezentuje. Zaraz wam dokładnie pokażemy, co tu jest, jak to będzie wyglądało i ile mniej więcej będzie kosztować całość. No i kurde, cię też dziwa, oborniki sobie powozimy trochę, więc zobaczcie, jak to wszystko tam też działa. Dobra, Krzychu, to co? Chcesz może coś powiadać, czy ty nie w temacie? Nie gadaj z majstrem. Ja nie gadałem z majstrem. A, no to ja wam powiem w takim razie. Wiesz co, muszę tylko sprawdzić, czy na pewno, aby mam jedną rzecz. Okej. Okay. Możesz trochę być głośniej, bo cię nie słychać za bardzo. Ja? No. Mogę drzeć mordę, jakbyś chciał. Jakoś tak cicho jesteś, wiesz, ogólnie. Ja nic nie zmieniał. No właśnie, ale może, zmienić. Może u ciebie była aktualizacja znowu. Nie, ja wszystko miałem spoko, ale zaraz trochę za daleko ściszę. O, dobra. Więc słuchajcie, bliska sprawa wygląda tak, że tych paneli trochę tu będzie, bo dokładnie tu mamy w tym miejscu cały dach, całą połówkę dachu położoną, jeśli już w tych stelażach. No i jeszcze mamy tutaj położone w tym miejscu stelaże, nie? Więc tu będą panele. U nas, nie nagram tego odcinka dzisiaj, nerwicy stanę, rozumiesz? No, także w tym miejscu mamy też stelaże poogarniane. No i ogólnie całej stacji będą kosztować tam jakieś konkretne pieniądze. Ja tam wiem, że te 40 kowaj, tak możemy się tam trochę pomylić, ale całej instalacji jeszcze będzie dokładnie wiadomo, jeszcze jak zrobił, nie wiadomo, tam też coś będą ogarnąć i tak dalej. Z tym jakieś cena się może lekko jeszcze różnić, nie w zależności tak od trudności montażu. Ale mniej więcej, średnio przeliczając całą instalację, dzieląc na koszty całej instalacji na panel, wychodzi, że za panel zapłaciłem około 500 zł. Coś takiego, 500 zł, może tam być 600, zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze i jak to się będzie montować, nie? Bo już tam coś majster chodzili, że jest jakiś problem z dachem, ale na razie tak to wygląda i zobaczymy, jak to będzie. No to, przepraszam serdecznie, to mi się trochę... ty możesz krzyku przyjechać tam, ogarniesz te rzeczy, nie? Albo wiesz co? O, może... A czekaj, bo nie mamy passenger moda. Myślałem, że pojedziemy samochodem we dwóch, ale dobra. Chyba nie pojedziemy. No właśnie, więc póki co, ludzie, mamy tylko tę oborę do montażu, ale ewentualność też jest taka, że będziemy kłaść na dachu domu i na tym garażu. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, czy ta instalacja nam się sprawdzi i czy będziemy na niej coś zarabiać, bo ogólnie chcemy, żeby to było pod zarobek bardziej. Ale no, różnie może być, nie? Różnie może być. Także wiecie, jak to jest. A ty co tutaj? O. A czy ty ptaki miałeś wycinać, nie? Pamiętam, przypominam ci. Aaaa! No, ale on mnie słucha, nie, ludzie? Ja powiem wam tak, Krzychu, to ja mam widzów w dupie, ale Krzychu w dupie ma mnie bardziej niż ja was, nie? Naprawdę. Nie, bo ja... Dobra, już wiadomo, o co chodzi. O kurde, dobra. Oczywiście z tym w dupie to żartuję, bo tak przyjąłeś na streamach na Twitchu, że ja tak właśnie często mówię, że mam ludzi w dupie i tak dalej. Znaczy, tak ludzie mówili, że mam ich w dupie, bo nie przystałeś się do wiadomości i nagle masz cały czas w dupie, nie? Czytasz każdą wiadomość, jeden nie przeczytasz na głos i masz nas w dupie, nie? Także no, widzowie na Twitch po prostu, to dramacik, nie? Dobra, jedziemy sobie... Ja tutaj na tej łące, nie? Tutaj. Tak, ty na łąkę. A ja właśnie pokażę, co dzisiaj się wydarzy tutaj, bo tak troszkę pojadę naokoło sobie. W sensie, pojedziemy sobie tutaj, zajadę. W sensie wiem, że naokoło trochę jeżdżę, ale chcę tylko dlatego tutaj, żeby wam pokazać, co się dzieje. Bo dzieje się dużo, słuchajcie. Trochę wystaje, ale to nic. A trudno, poczeka sobie pan. Cał to jak widzicie, to ten las wycięliśmy już. Kasę zarobiliśmy za sprzedaż. No jak widzicie, Krzychu teraz tutaj trochę te krzaki będzie wycinał. Proszę. Krzychu sobie wycina tutaj pniaczki jeszcze.
bo trochę tu ich jest, także no cóż, taka będzie fajna łąka w tym miejscu powstawała, to już pewnie się domyśliliście, że to będzie łąka. No i mamy też planę z tego gościa wykupić, tylko on powiedział, że z burakami jest problem, bo on tu dużo nawozu sypnął, że on coś tam, że on tamto i że on buraków nie odda, ale myślę, że jak się dobrze posypie pieniędzmi, też te buraki zgarniemy sobie, będziemy mieli jakąś fajną akcję. A mam Krzychu, powiem ci, na oku, taką fajną kopaczkę do buraków od sąsiada. Coś niesamowitego, po prostu nie jest to jedna rzędówka, tylko to jest kilkorzędowa, a bardzo malutka jednocześnie, no i padniecie z wrażenia, jak zobaczycie, jak to wygląda, nie? Więc jakby się udało z tym nieszczęsnym sąsiadem dogadać się, jakoś wytargować, coś mu zaoferować w zamian za te pole buraków, to byśmy mieli zarąbistą łąkę. O, panie Stasiu! No i jeszcze, jak wiecie, super, super ten. Super, co tam miał mówić? Już wypił z rytmu, kurde. Z Stasiem jakimś, kurde, jeden z drugim tam. Nie co? Myślę, że nawet nie ma co tak się zakręcać, tylko ja sobie tu zjadę te miejsce. O, o tak o. Dobra. I teraz ogarniamy sobie tę stronę, nie? MTZ taka kopaczka? Nie, ale coś fajniutkiego. Naprawdę mamy bardzo fajną kopaczkę. Znalazłem ją niedawno, więc coś to... coś innego, coś ciekawego. Zawsze jakaś fajna akcja i myślę, że będzie właśnie pasować tam pod jakąś taką mniejszą maszynkę, nie? Myślę, że MTZ ci mógłby nawet dać radę. Kiedy powrotem TTV, bo chcę nabić raid pointsy. No i tych po wakajkach dopiero, wiesz? Po wakacjach raczej będziemy tam rezydować, nie? Póki co jest tak jakby trochę przerwy, nie? On TTV. A chciałbym cię powiedzieć, jak tam? Co za ciekawego? Za ciepło, chłopie. Za ciepło, no, to prawda. To prawda, ja dzisiaj jakby nie stream, to bym się ubierał w koszulkę i w spodenki. Siedziałem w samej gaciach po prostu. Ja właśnie teraz tak siedzę. No właśnie, nie? Więc mówię, że tak sobie dobrze. Ty tak teraz siedzisz? No. Czajcie, zwyrodnialec zboczeniec jeden siedzi w samych gaciach na streamie. Co za chłop? Wiesz co, Krzychu? Ja mogę jeszcze. No to bez kamerki to tak, nie? Z lekko sobie tylko tawotem posmarujemy. O kurde. Powiem ci, że szczelają chyba w tym lesie. A co tam? No. Ty co jest? Dźwięki. Szczelające. Nie mogę... O! O matko, dobra. Już myślę ty, zepsułem ten. Zepsułem coś, nie? Ale dobra, na wszystko trybi. A też taką kamerkę zmienimy sobie na... O, odcinki bardzo ładnie tak, nie? Dobra, Krzychu. Jak myślisz się z tego, tej sypnie, nie? Bo ja myślę, że to nawet będzie spoko. To jest bardzo fajne poletko. I myślę, że to nawet będzie ładny rzepaczek w tym miejscu. Że poniesiemy sobie ten, a już mam na fulę poniesione, dobra. Mowa widła, o. No i wam powiem, słuchajcie tak ludzie, bo tak ostatnio żeśmy gadali na temat kombajnu. I wam powiem, że to chyba ostatni sezon, kiedy mamy ten kombajn. W sensie, albo tylko ten, albo ten. Bo myślimy tak, albo kupić większy, taki znacznie większy, wiecie, więcej... Kurna, no zaraz będzie remont. Albo kupić po prostu większy header i większy zbiornik, żeby miał, żeby po prostu bardziej wydajniejszy był. Albo dokupić drugi. Tylko nie chcemy ładować, nie wiem, 100 tysięcy w kolejny kombajn, no bo byłoby to bez sensu. Po prostu. Dlatego myślimy nad kupnem drugiego, jest takiego starszego, nie? Może jakiś tam, wiecie, Forshaj, może jakiś Bajzun. Coś takiego pomyślimy, może jakiś klasik, powrót do klasa. Zobaczymy, nie? Jak na razie działamy sobie tym i on tam jeszcze sezon porobi, ale naprawdę coraz więcej mamy tutaj tych pól i uważam, że za niedługo no trzeba będzie coś po prostu ogarnąć sobie nowego, nie? Więc tak będę się rozglądał, popatrzę tam dzisiaj sobie, co rolniki w żniwa czym jeżdżą, podpytam, co jest najlepsze i może coś fajnego ogarniemy sobie. O, panie Stasiu! No i pan Stasio i wszystko i talala, nie? Więc dużo się porobi, nie? Forshrot? Może i powiedzieć Forshrot i ten interiery, jak to tam się nazywa, aby to działało po prostu, nie? robię sobie przejazd ogólnie dookoła, tak jak zwykle. Zawsze z chłopakiem jest tak, że robić to dookoła, potem będziemy jeździć sobie raz w czasie tamtym miejscu, nie? Myślę, że tak będzie najlepiej. Tutaj w tym miejscu. Kto liczy, ile razy wyśle pan Stasiu? Nie wiem, możesz wysyłać i ludzie będą liczyć. No chyba już trzeci był, nie? Chyba trzeci. Piszcie w komentarzach. No dobra, niech piszą, nie? No, więc ogólnie tak, mam na razie 109 tysięcy na koncie. Ja myślę, że ta kasa nam spokojnie się zajdzie w dół, dlatego że właśnie panele słoneczne nas dużo wyniosą, to na pewno. Koszt tych paneli będzie ogromny, ale jest to coś, co nam da dochód gwarantowany na miesiąc. Wiadomo, na zimie nie będziemy zarabiać za wiele, tak samo gdzieś tam w nocy też nie zarabiamy, ale jak jest ładna pogoda, na przykład jak dzisiaj upał, gorąco i tak dalej, no to jest coś, co po prostu nam pieniądze uciekają, nie?
Więc chcielibyśmy sobie właśnie zrobić taki myk, żeby troszkę zarobić sobie kaski z tych właśnie paneli, nie? Nie będzie taki no. Duży dochód, teraz wam mówię, bo... co mówisz? Czy mogę się zabawić w malarza, bo słabo widzę. Ale to tylko to tym shortgrassem, nie? Jak coś. No. Tam jest on, nie? Dostępny. No, a to spoko, ale to jest zresztą właśnie myślałem, że tam to ogarnąć, nie? Więc gito. Okej, okay, po przejeździe mam 2700 litrów, nie? Prawie 2800. No, więc jakaś kasa będzie wpadać, oczywiście będziemy przeznaczać na takie bardziej cele roleplayowe, bo wiecie, kasa tu jest, ona sobie gdzieś tam leci na naszym koncie cały czas, ale tak naprawdę dużo pieniędzy po prostu marnujemy na rzecz dla was kontentu, wiecie, a to przyjdzie ktoś tam, a to coś tam, jak pamiętacie ostatni odcinek, gdzie trochę kasy żeśmy wydali, no to tak samo teraz trochę tej kasy mamy na koncie, a to tylko przez to, że sprzedajemy to drewno tamto, któreśmy kupili, no i 24,5 tysiąca. Pan Stasiu, 24,5 tysiąca bliska dostaliśmy ostatnio za mleko, nie? Za dzień. Więc to jest bardzo, bardzo dużo. A jeszcze sery, które się produkują, też będą sporo nas dawać. Ja ci powiem, Krzychu, że my chyba musimy lekutko zwolnić z tym rozwojem, wiesz? To się... A nie, czekaj, wiesz, zaraz będziemy mieli taką inwestycję, bo tak, panele, dużo kasy. Zaraz kupimy nowe pola, oczywiście. No i co? I w sumie... I zaraz chyba się przebierzamy do tego powoli pewnego remontu, nie? Tego, któregoś tam nie mówiliśmy nic za bardzo, więc też zobaczcie, co tam się będzie działo. A trochę się będzie działo z tym pewnym remontem. Zobaczcie dokładnie też czego. Ale to dopiero za rok gdzieś tam myślę. Może w zimie rozpoczniemy ten remont? Co myślisz? W sumie chyba najlepiej w zimę takie rzeczy robić, nie? Bo wleci taką robotę. No ja, bo realnie w końcu. No to no niby, niby ta. No, można by. Pan Stasiu, dzisiaj na dniu z wychowawców puściliśmy Wiesia OO. Co to jest Wiesia OO? Wiesia OO, tak? Aha, Jaspera, tak? Oczywiście. Okej. Okay. Kameruje się, mówię przez... Tak, kameruje się, oczywiście. Tak, jest kamerowane. No, także super anska sprawa. No i co, dzisiaj mamy 21 czerwca, 18:37, a my to sobie elegancko napierdzielamy. Gorąco, jak nie wiem, mam nadzieję, że w końcu, znaczy ogólnie z tego co słyszałem ma gdzieś tam na weekendzie padać, więc zobaczymy jak to będzie, trochę akurat szkoda, że na weekend, bo na weekend też mam te egzaminki na studiach, mam nadzieję, że mi się uda zaliczyć, kurde, dwa egzaminy tylko zostało, jakby to ogarnąć, jest jak ja był szczęśliwy, ludzie, matko, tylko dwa egzaminki zostały, nie, już jeśli nie mogę czekać, w końcu to skończę te studia, nie, ale no nic, jeszcze musimy tutaj poczekać. I będę wolny w końcu. Będę w końcu wolny, nie będę w końcu dawał pieniędzy. I mogę sobie w końcu, wiecie, na głupotę dołożyć, nie? Zawsze się pada? Na głupotę. A skąd rogal jesteś? Co się śmiejesz, Krzychu? Jak... No, no to tak, na głupotę będę sobie wydawał. Skąd rogal jesteś, że cię pada? Bo na lubelskim, znaczy no, w Lublinie. Sorry, tak kręcę głową. Skantowni. A, skantowni, jestem skantowni. Dobra, już popisałeś się. Nie. Ej, podejrzewałbyś mi szczypkami tu jeszcze? Czy szczypkami? No. Kajdy się. No jestem na 41. Za oboronową. Znaczy tą za bandeką, za parczewem. Jan Wolak, dzięki za follow, za suba. Słucham? 16 podjechać z czerwoną przyczepą. Z dwoma przyczepami najlepiej. Aha, albo nie, dawaj za... Dobra, to dawaj samą czerwoną, nie może być, bo i tak na razie mam prawie 6 tysięcy, więc luzik, nie? Jak ktoś jestem teraz ty od asfaltu tutaj, nie? Klina wycinam. Zaraz powinienem skończyć tego klina. Co? No widzę. No, a tego nie będzie dużo, nie? Z rzepaku, wiesz. Wiesz jak to z rzepakiem jest. Ty! Bo my gadamy cały czas, a my zapomnieliśmy w ogóle powiedzieć o tym, że ostatnio się z wami widzieliśmy w 1 czerwca. W pierwszej połowie czerwca. Minął miesiąc od ostatniego spotkania z nami tutaj. I powstał ogólnie Michał kolejny. Zaraz wam pokażę tutaj, Krzychu. Jak będę jechał po obornie, to wam pokażę, nie? Jedzisz czy nie jedzisz? Jada powoli, no. Przyczepa zepsuta, to ja nie zrobiona, nic. Zachęciłbyś się, żebyśmy sobie ten sypali. W biegu od razu. Tak, no. Dawaj. Ale straszy dzisiaj ci powiem. W tym ciągniku coś. Straszy? Jo. Dechaj, wiem co chodzi. Dobra, jedziesz? Czekaj, dyszkę na tym, na godzinę trzeba ustawić. O! Dyszka, nie chcę. Masz to ustawione kurnego raz, 11. Bo już się kończy miejsce, o! No jedź, ty nie zatrzymuj się, jedź. Ty się też zatrzymał. Ale ty się zatrzymał, bo ty wolniej ruszasz, ja zaraz ruszam od buta, nie? Wiesz, ty no grasz na automacie, teraz. Jak jakiś amator.
Tylko manual, gościu. No bo w farmingu 22... Ej, no co ty jedziesz szybciej? No dychę jadę, przecież mówię ci. Nie jechałem dychę, jedziesz się wyprzedzał mnie. O tym właśnie mówię, że automat farmingu jest poromany, bo ci reguluje pod zakrzepienie terenu, nie? I raz opić dobrze, raz się zupić źle, nie? A jak masz manual ustawiony, to jedziesz stałą prędkością, bo sobie sam ustalasz biegi, nie? Dobra, dziękuję. Dobra, nara. No nara. Ja tu wykorzystuję, chociaż może to poletko i byśmy na gospo zjechali się, nie? Co teraz? Muszę z tym subornikiem biegać. Muszę się jeździć. Jak skończyłeś tam wszystko, to tak. A tam już trawę ogarnąłeś, żeby była taka ten? No nie, to bo spodem, ewentualnie nie? Chciałbyś, to mógłbyś w sumie coś zrobić, mógłbyś tam poczepić pług do, nie, Masejka, nie? No. Albo nie, Masej będzie niepotrzebny. Do zatora sobie poczep ten pług ten starszy i możesz tam w sumie jeździć i robić orkę, nie? No, ale żeby nie było wtedy, że krzywo będzie, będziesz strzelał. No to jedź po środku, a granicy nie rób, nie? No dobra. Okej? Okay? Tak, znaczy od środka i leć tam, wiesz. Nie rób przycinaków, tylko tak o, nie? Bo wiesz, i tak tam to mogę potem to pole lekko poprawić, nie? W edytorze, jakby sam sobie tym budowanie, nie? No, ale żebyś tam też nie wyjeżdżał gdzieś, wiesz, mocno. Więc możesz zacząć w sumie od starej łąki, nie? Orkę tam. Bo nie, tam właśnie, spoko. No, będzie spoko, myślę. Czy pokażę gospę? No, pokazałem dzisiaj przed odcinkiem, a jak coś, to po prostu musisz oglądać odcinki na bieżąco, wiesz, bo tutaj dużo się dzieje na tej serii, nie? Chcesz coś z maka? Dzięki za Stasia. Chcesz coś z maka? Nie, ja teraz jestem bezmaczkowy. Ej, Weski, ty brakuje 5 łapek do 500, nie? Właśnie, ja tak zacząłem gadać o tych łapkach wcześniej na streamie, zapomniałem powiedzieć rzeczywiście, żebyście sobie mieli łapkę na YouTube tutaj po tym odcinku. Mam nadzieję, że on też się wam jakoś trochę spodoba chociaż. Dalej nie wiem, co jest z tej płyty obornika, że ono tam się, tam obornik nie respi, nie? Mam nadzieję, że tam obornik nie ucieka z tej obory. Ale słabo trochę, że nie ma, nie? Bo są niesposobne naprzeciwko, a jednak taki jest problem z tym, nie? Ty, w 15 minut odcinka, że w 17 w sumie, obkosiłem tyle, to myślę, że tylko powinno starczyć to pole, nie? Powinniśmy to pole łyknąć. Wolisz KFC? A, Marczyk i KFC jest spoko. Czy tam jakieś inny burgersy też jest też git, nie? Bogole. Co bogole? Nie, tak się śmieję. A, że ten, Mac i KFC, tak? No. A czemu? Nie, przecież tam nie masz jakiegoś drugiego żarcia. No, nie. Ja pamiętam, że kiedyś byłem na diecie KFC, która mnie bardzo mocno przytyła. W sensie przytyłem wtedy z 10 kilo. Ale to tylko dlatego, że jadłem 3-4 razy w tygodniu zestaw, 2 grandery i frytki duże z kolą. I wam powiem szczerze, jak ktoś jest w taki fest chudy, szczupły ziomeczek, który po prostu jest po prostu dechą i nie tyje w ogóle, dieta z KFC polecam, nie? Jeżeli chcesz przebrać kilogramy. Ja od tamtej pory mam beben, którego się nie mogę pozbyć, nie? To jest jakby tak, że u mnie to wygląda jak ekspienie w jakimś, nie wiem, jakimś Diablo, nie? Czyli wiecie, sam siebie expa nie dostaniesz więcej, ale jak, wiesz, jesz, ty jesz i przytyłeś po prostu od tego tłustego żarcia, ale jak przestałem jeść, to w ogóle nic się waga nie rusza. Stoi w miejscu, nie? Więc albo teraz jakoś trzeba przepalić, albo już są zablokowane na zero i jak teraz przepalę, to znowu wrócę, nie? Nie wiadomo teraz, jak to będzie. Muszę teraz jeszcze sprawdzić. Póki co ten. Koniec Stasiu, bo na Krzysia na strzały wbiłem 5 zbiców. A, okej. Okay. Spoko. No już wiem, Krzysiu, skąd tam, kto tam u ciebie siedzi. Wiadomo. Cześć Kubik, siemaneczko. Lecimy 5 łapek? O, oczywiście, że tak. Szkoda, że tego nie da się jakoś przypiąć, nie? 500 like wbite, tak. Lecimy po 6 teraz, nie? Tak. Ja zrobiłem go z Potanasa z koledzy z zamiedzy z początku. O, widzisz, no i fajnie. Spoko właśnie jest to, że tak sobie możecie to odzorować, nie? Takie te gospodary. Ja wam sobie tam gdzieś wydaję, ale myślę, że to chyba... nie wiem, czy wam już jeszcze jakieś sobie będę wydawał gdzieś tam, nie? Bo w sumie to... różnie z tym jest, nie? Nawet myślałem, że wytestuję tego zasady, ale ktoś mi uprzedził. Jakiś wredny ziomeczek. I nie będę wydał wam, macie. Gada się na tamtym jakimś odrabianym. Znaczy jest podobny, nie? Ale tam nie bardziej mi się rzuciło, czy to podłoże, że jest potrzebne, po prostu tragicznie, nie? Cała reszta jest jeszcze w miarę. Ale podłoże i nie ma tam też takich detali, więc trochę słabo, nie? Co mówisz, Krzysiu? Że niedobrze, że no niedobrze. Napiszcie dzisiaj po 600, okej? Okay? To zaraz on tutaj przypnę komentarzyk. Ja tylko będę wysypywał, okej? Okay?
żeby to wszystko było jasne, co i jak. Widziałem właśnie na OS Portal, o, jakieś nowa strona na modingu. OS Portal. OSP. OSP. OSP modding. Dobra, wiesz co, Donek, tutaj nie działają te modki, nie? Ludzie, którzy nie wiedzą tego, to tak się trochę będą mieli z tym, nie? Dobra, zaraz sobie tutaj ogarniemy. Tu mam fiśko. I myślę, że wiesz co, ty pojechałbyś sobie teraz, w sensie ja bym dał ci teraz kombajn. Ja bym tam sobie woził obornik i potem... I potem sobie już tam już doorał tam to poletko, które teraz ty robisz. I byśmy tam zasiali już sobie na spokojnie trawę, żeby móc już tam robić się na kosy, nie? No, no, no. Bo jeszcze tam się na trzeci pokos możemy wyrobić z tym, żeby tam wyszło. OSP Portal, mody ze strażą. Ze skitu. Dobra. Kogo to przypniemy? Antoni, bardzo ładny komentarz, jak napisałeś, tylko po 600, nie po 500, nie? O, poprawiłeś się, super, to już zastąp tymczasowo. Znaczy, to wiadomość, która była. Dobra. Zapalamy 16. No i dobra. 1300 nakosiliśmy sobie tutaj tego rzepaku, także fajnie. Zjedziemy sobie na gospodarza, teraz wam pokażę tego trzeciego Michałka, jak on stoi w którym miejscu, chociaż mogliście go pewnie widzieć, ale wam zapomniałem go pokazać, jak to zwykle ja. Ogólnie wiecie, na innych seriach pewnie by robili z tego wielką akcję budowa silosu, a ja tak po prostu postawiłem go i tyle, bo bardziej się chciałem zająć się tymi panelami fotowoltaicznymi. Jednak to jest coś, co nas bardziej aktualnie pochodzi niż Michał. Ale jak najbardziej też działa sobie to, nie? Na prawo sobie wysypiemy, będzie spoczko, nie? No wiecie co? Może się uda. Bo dużo mamy 3 silosy. Może się uda z sypem, nie? Poczekajcie. Patrzcie, jak zagram realnie teraz. Tylko czy się uda? No dobra, już widzę, jak będzie realnie. Już jest realnie grany, czekaj. O, może się uda. O, czekaj. Czekaj. Ach, też mi ktoś tu postawił. Ja w ogóle pamiętam z drugiej strony, nie? Dobra, mniejsza o to. Wysypiemy się i tyle. Nie mam tu problemu. No, więc teraz mamy 3 silosy. Teraz tak. One jest na pszenicę, rzepak i owiec, nie? To jest coś, co będzie tego dużo na tej serii. Tych właśnie trzech upraw. Dlatego właśnie postanowiliśmy sobie 3 postawić. I tak jeszcze tam będzie brakować, bo tam jęczmień trzymamy w tamtym. Ale jakąś sojkę też można było przetrzymywać sobie tu, nie? Więc też tak nie do końca zawsze to gdzieś tam wychodzi jak trzeba. Ogólnie Krzychu skończyła też kiszonka w mieszalniku, więc też można było tam trochę doładować. To jakby okay. Ten. Chociaż ja teraz nie będę woził obornik, nie? Poczekaj, jakoś tutaj przepnę z tym. Okej. Okay. Pamiętasz może, gdzie jest łyżka od krokodylka? A, dobra, widzę ją. Dobra. Dla mnie to największa sława na świecie. A, okej. Okay. Spoko, jakże to dla ciebie tak sława. Okej, okay, i tu sobie odstawimy ten... No, to mi nie będzie potrzebne. Podejdziemy sobie tam jeszcze. Będę chyba wybierał teraz obornik z tego miejsca, wiecie? Bo tutaj jeszcze nie wybierałem, wybieram sobie na innych na innej płci, a z tej jeszcze nie korzystałem, bo tylko zwykle Krzychu to ogarniał. Więc ja trochę się teraz pobawię w ten obornik. Tam kombajn wziąłeś, nie? Co? Jaki kombajn? No, no, musisz sobie zrobić natnik z tym, co ten, o czym rozmawiamy, bo ty zapominasz normalnie. Pamięć, co ty rybki masz. Mówiłem, że jak skończę ogarniać to pole, to się zamienimy i ja będę robił obornik, a ty będziesz jeździł kombajnem, nie? No już jestem w kombajnie. No i fajnie, ja w kombajnie. Na które pole jeszcze jechać? Słucham? Na które pole? Tam gdzie jest rzepak, nie? Myślę, że chyba jak kosimy rzepak, najlepiej pachnie na rzepak, nie? Gdzie jest rzepak? Ty, ale mamy taki sam dostęp do minimapy, rozumiesz? Ja nic, żadnych informacji większych nie mam niż ty. Pod escape'em sobie zobaczyć, gdzie rzepak rośnie, jak już nie pamiętam. Domyśl się, a nie. No, domyśl się, no. Nie, bo to jest prawie na 49. No i widzisz. I na 90 rzepak jeszcze je. A no. Tam jest kawał pola jeszcze. To ja tu na blisko pojadę, nie chcę mi się tak daleko. Okej, okay, no tam trzeba jechać z zestawem takim na dwa przyczepy pewnie, nie? No. Tam na troszkę więcej będzie. Dobra, sobie ten już rozrzucę. Ten obornik.
No automu zostawiam oczywiście, bo ostatnio trochę nam się zepsuło z owsem, w sensie owiec tam urósł i owiec urósł tak tragicznie, w sensie za dużo po prostu jest asfaltu i trochę go spaliło delikatnie, więc trochę słabo, nie? Marka kombajnu Deutschfahr oczywiście, Deutschfahr. Deutsch, jak najbardziej. Okej, okay. Sobie zjedziemy. I co, ustawię sobie jakieś C, niech będzie. I tam chyba trzeba jeszcze tą burtę otworzyć, nie? Okej, okay. No. No, odpalił się? Czy się odpaliło? Odpaliło się, dobra. O, Ksichu jedzie. Jedzie. Ale pojechał, Fajnie sobie jedziesz. Jadę. Ale sobie jedzie Krzysiu, no. Dobra. A my tu elegancko z obornikiem dzisiaj. Akcja, taka trochę też pomocnicza. Dawno obornik po prostu rzucam na odcinku, myślę, że to też fajnie by było to zrobić, nie? Tutaj sobie. Ja tu muszę bardziej teren wykładzić, bo tutaj się nie dosiewa nam trochę. Nie, jakoś tam dużo nie tracimy, ale jednak zawsze mogłoby to tam trochę pójść w trochę plonu, nie? Kilka kilo. Też tak słabo trochę. O, dobra, też sobie pojedziemy tędy. Tam się tak zrobi jeszcze poprzecznik, więc nie ma problemu. Chyba z obornikiem bliska się jeździ tak, że można sobie spokojnie jak z bronami jeździć, nie? Tak, i musimy go wyłączać chyba tego. Nie, bo tutaj tak leci, to się tam jeszcze przeora, coś tam, nie? Takie takie rzeczy tam lecą. Jaka marka rozrzutnika? Sodimac to jest. Sodimac Rafał 900. Także bardzo fajna maszyna. 900 pewnie oznacza to, że 9 ton się będzie mieścić, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Się nie znam, ale możecie mi tam poprawić. No i w końcu będzie fajna łoneczka bliska. W końcu taka łąka z prawdziwego zdarzenia, bo kosiarki mamy duże, zgrabiarki mamy duże. Przestrząsarka jest w miarę. A najgorsze w wszystkim tym jest to, że mamy mało łąk, nie? Ale to w sumie teraz się zmieni, bo krówek doszło o wiele więcej i powiem wam naprawdę, że idzie tego po prostu, aha, to tak będzie. Idzie tego po prostu dużo, nie? Tego żarcia dla tych krówek, więc fajnie, bo trochę idziemy w te krowy, stajemy się krowiarzami takimi z prawdziwego zdarzenia, gdzie naprawdę już jest tak, że mamy swoje rzeczy do roboty, ale o krówki też trzeba tam nie zadbać i no tak raz na miesiąc trzeba dać im żarać, nie? Więc to już jest dużo, tak powiem, obowiązek, nie? Siema, ej, wiesz, jak poprawiłeś pH na polu? No dałem oczywiście wapno, nie? Dajesz wapno i wystawiasz dawkę automatyczną, wtedy ci dostosowuje pod twoją klasę gleby, nie? To pH. Bo na każdym polu inaczej pH będzie dawkowana i na każdym polu inna wartość jest, nie? Czy jaką ma polecenie 19? Przyjeżdża 19 to 19, nie? To już przeszłość, ja raczej skupił się na tym, co jest w 20 teraz fajnego, nie? Kąpaczki obiektu ustawione na mapie, który jest studnia, znaczy jakoś. Please nie pomiń. Nie wiem, jak. Kurde, to nie mam pojęcia, czy jest jakaś studnia, nie? Głęboka studnia. Aż tak się na modach, modami nie interesuje, żebyście pamiętali, w których paczkach jest studnia, nie? Ale wpisy po prostu jakieś tam na modhubie coś, na pewno są jakieś paczki studni. Na modhubie na pewno coś takiego jest, ktoś to musiał wymyśleć, nie? No, tak mi się wydaje przynajmniej, że to będzie. Będzie spoko. Jakich szpaków? Nie rozumiem. Musisz mi tutaj wyjaśnić do końca, o czym mówisz, bo ja szpaków szczerze pierwszy raz w życiu. Odbarte studnia elegancka, a może i tak? O, tam troszkę dorzucimy. Wiecie, jednak chciałem mieć tak różnie. Znaczy tak. No, nie, tak, że po mnie chluj, nie? Ale chcę tak, żeby na polu, bo garantuję, mamy tutaj ten dostęp do tych lepszych danych. Ale nie, Krzysiu, wiesz co? No serio, teraz to wygląda lepiej. Te dane są o wiele bardziej dokładne teraz. Bo wcześniej było tak, że mieliśmy albo ja taki kolor jasny, albo ciemny, a tu bardzo mocno tak to wygląda, taki fajny fejdzik jest, wiesz? W sensie o wiele więcej się zaoszczędza na przykład obornika, albo azotu, znaczy, albo granulatu tego, nie? Więc to fajna sprawka w tym. Szpakowo. A tu musisz zobaczyć sobie Work in Progress, nie? Tam tłumaczyliśmy, na jakie maszyny są, jest szpakowo i na jakim, znaczy będzie, nie? I na jakie tam są pola. No, więc tylko tam jeszcze nie sprawdzić dokładnie rozmiarów pól, bo musielibyśmy mieć tam już wgrany, musielibyśmy tam porobione farmlandy, nie? A tam jeszcze landów nie ma zrobionych, landy będą dość tak robione, co już można by robić, ale tak jeszcze nie do końca, nie? Więc wiecie, jak to jest, nie?
Okej, dobra. MF wydany? Nie, niestety nie jest wydany. Mam nadzieję, że będzie wydany niedługo, bo tam biały chyba z nim kombinuje na modhubie. Ale chyba nie wiem, czy teraz coś robi, czy nie robi. W sumie tak mało teraz mam kontaktu z białym, nie? Gdzieś tam był wcześniej, teraz go nie ma i tak ciężko mi mówić w ogóle cokolwiek. Nie chcę też się wypadać za białego, nie? Bo tak białego jest młodzik. Więc bardziej do niego polecam się zwrócić. Macie linka w opisie do białego, nie? Więc tam można wpaść. Siema, Nelecko Joseph, witam serdecznie. Dobra, odcinka mamy 30 minut, widzę. Ja myślę, że Krzychu, wiesz co, akurat skończę sobie tutaj to pole ogarniać. I chyba będę finiszował, nie? Z odcinkiem. No ja nie. O, nie ma sensu dużo tego robić, tak fajnie to, żeśmy ogarnęli sobie sporo dzisiaj. Na ważniejsze pokazane, ja za chwilkę siadam tam do pługu, będę sobie robić. A Krzychu na razie opierdzieli całe żniwa, nie? Mhm. No, i git to by było. Okej. Okay. Trochę poromany jest też, że bardziej patrzę na coś dzieje na mapce niż na niż w realu, nie? Zdaje, że tak powiem, w farmingu samym sobie. Ale cóż, jest tak jest. O. Co też jest spoko ogólnie w precyzyjnym farming, to to, że jak na przykład mamy obornik w narzutniku, to on się zatrzymuje, nie wysypuje nam się w momencie, gdy jedziemy po tym miejsce, w którym żeśmy rozwalali ten bornik, nie? O, no, to no i spoko. Z wszystkim, z gnojowicą, z azoty, z tym, z nawozem. No tak, ale to jest tylko dzięki temu, że mamy precyzyjny farming, nie? No i przez to, że masz automatyczne ustawione. Będziesz miał manualne, to tak by ci sypało. No tak, nawet tak, no. No, dokładnie, dokładnie. Dobra, ja sobie zaraz coś zawinę, bo oczywiście będziemy zaraz działać z kolejnym obornikiem, wyważaniem tego obornika. Więc sobie to muszę jakoś fajnie cofnąć. O. Tak właśnie będzie chyba ładnie ładować, nie? Myślę, że będzie tutaj spoko. Ty, powiem ci tak, miejsce niby spore jest, ale trochę się ciasno robi delikatnie. No. Ja bym tu jeszcze taką wiatkę ludzka, wiecie, postawił w tym miejscu koło tej płytobornika, bo tak trochę pusto w tym miejscu, nie? Dobra, Krzychu, ja kończę odcinek. Ty jesteś na którym polu? Na tym 49, tak? 49, no. To jest gdzieś tutaj chyba, nie? Obok 48. Tak, widzę, widzę, czekaj, tylko rzepak jest wysoki, o! Krzychu ogarnia poletko. Oś stąd te pole zostało nam tutaj co rośnie? A, pszeniczka. No, to też jakiś kolejny czynnik, jakbyśmy może zrobili z tych żniw. Ja też nie chciałam robić dużo specjalnie tych żniw, wiecie. Na jedne żniwa z każdej uprawy byłoby spoko, nie? Czyli wiecie, a tu owies, a tamto, a to tamto. I tak, żeby trochę wam pokazać, jak to się robi, nie? Także dobra, dzięki za uwagę do kolejnych odcinków z naszej serii Podwórko Konisty. Trzymajcie się, najcześć, pozdro. Pa, pa. No siema, trzymajcie też się tam.